To jest turniej noworoczny, wszyscy grają sobie tak dla przyjemności. Można zdobyć kategorie, fajne nagrody. Szachiści walczą o podwyższenie swoich norm szachowych i tytułów oraz zdobywanie i podwyższenie swoich rankingów międzynarodowych. Dzisiaj jest ostatni dzień rozgrywek, w którym grają już tylko osoby w Formule Open. Poprzednie dwa dni również uczestniczyły dzieci młodsze w takim turnieju dla nich klasyfikacyjnym. Szachy są najbardziej popularne, panu powiem, wśród młodszych dzieci. No to się zaczęło od pracy mojej mamy. Moja mama wybrała pracę w Allianzie. No a okazało się, że tam jest trener szachowy, bo ja byłam wcześniej zainteresowana szachami, więc mama go zatrudniła, potem mnie zapisała do tego klubu i tak już do dzisiaj gram. 4 lata już. Przyjechaliśmy z Kołobrzegu. Wnuczek jest zrzeszony w klubie UKS Reflex Gościno. Bardzo prężny klub, liczy 39 osób. Z nami jest trenerka pani Edyta Bieńko. Także pod jej egidą bywamy na różnych turniejach. Celem tego turnieju jest przede wszystkim, no wiadomo, zwycięzcy walczą o nagrody finansowe, ale przede wszystkim patrząc pod względem tych młodych zawodników, to jest taki jeden z ostatnich sprawdzianów przed zbliżającymi się w miesiącu lutym i marcu mistrzostwami Polski. Nie chodzi tu o to, żeby wszyscy byli mistrzami i zwycięzcami, ale chodzi o to, żeby dziecko się rozwijało, a szachy dają taką poważną podstawę. Jest łatwość uczenia się matematyki, jak już zauważyłam, mój wnuk ma 10 lat, więc mogę już o tym coś powiedzieć, a gra od 5 lat. Uczy kontaktów z ludźmi, opanowania w sytuacjach stresowych, kondycji, że tak powiem, bo to są wielogodzinne turnieje i takie nie za duże dziecko musi wytrzymać i fizycznie, i psychicznie. W szachach widzę to, że to rozwija umysł, że się robi spokojny przy tej grze, jak przed grą w szachy się jest takim, no tak jakby podenerwowanym. A potem po szachach jest takim się spokojnym w ogóle, a szachy mają też jeden plus, dobrze z matmy idzie. Dniem otwartym dla wszystkich szachistów jest piątek. Spotykamy się tu w każdy piątek od godziny 16. Zaczynamy... Zależy od frekwencji i zawodników, którzy przychodzą, tak? Zaczynamy albo wykładem szachowym, żeby trochę pokazać partii starych mistrzów szachowych, jak parę nowinek, takich typowo szachowych i gramy takie mini turnieje. Natomiast w tygodniu są zajęcia skierowane bezpośrednio do pewnych grup rankingowych zawodników. Jeżeli niektórzy ze studentów chcieliby szkolić swoje umiejętności, nie ma problemu, do takich grup też można dołączyć, tylko zawsze na drzwiach wejściowych jest informacja z kontaktem do mnie i my te zajęcia też potrafimy rozplanować. Wszystko się odbywa na Politechnice Koszalińskiej, na ulicy Racławickiej, w budynku hali gimnastycznej na pierwszym piętrze. Jeżeli chodzi o plany Hetmana na ten rok, to na pewno część rzeczy chcielibyśmy powtórzyć to, co w zeszłym roku. W zeszłym roku mieliśmy dwóch zawodników, którzy awansowali do mistrzostw Europy i grali w tych mistrzostwach Europy. Także na pewno byśmy chcieli, żeby zawodnicy, a mamy ich, którzy będą grali w mistrzostwach Polski w kategoriach wiekowych od 10 do 18 lat, 9. I żeby z tej 9 chociaż powtórzyć ten wynik, żeby co najmniej dwóch zawodników też mogło wziąć udział w mistrzostwach Europy, to jest jeden cel, a drugi w tym roku awansowaliśmy ponownie do pierwszej ligi juniorskiej i chcielibyśmy w tym roku, wiadomo, utrzymać się w tej lidze.